historii porodowej. Dzisiaj będziemy opowiadać mi poród. W sensie ja wydawałam się poród. Zapraszam do słuchania, bo fajnie. Dobra, idziemy z koksem. Ej, czekajcie, no bo mam poród. Boże, ja nie wiem, od czego zacząć, bo to było tak, może zacznij od tego, jak... jechaliście do szpitala. Wiedziałaś, że już czas, że macie jeść. Jak to stało? Było tak generalnie, że ja termin porodu miałam na 2 stycznia 2022. No a wiadomo, że różnie może być i to była taka granica, gdzie ja tak naprawdę ważyła na tym, czy Iga będzie młodsza o rok, czy starsza o rok, wiecie, o co chodzi. No i było tak, że był okres świąteczny, ja już byłam bardzo zestresowana, bo się bałam, że urodzę Wigilię, potem, że urodzę pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, więc nawet nie pojechaliśmy do rodziców na święta, tylko po prostu cała rodzina przyjechała do nas. No i ja miałam wykupioną prywatną położną do porodu, z tego tytułu, że my jeszcze wcześniej, jak byłam w ciąży, nie wiedzieliśmy, czy po prostu będziemy razem na sali porodowej, dlatego, że po prostu Łukasz nie czuł się jakby gotowy, może żeby mi tam towarzyszyć, a ja też nie chciałam na nim tego wymuszać, więc żeby nie być sama, zdecydowaliśmy się na prywatną położną, która była jakby ze mną od początku porodu właśnie do samego końca, 2 godziny po porodzie. No ale finalnie byliśmy razem i w sumie powiem wam, że im było bliżej tego terminu, tym jakby bardziej się upewniał Łukasz, że on chce jednak być przy tym porodzie ze mną. No i to było też właśnie super, że on był ze mną, bo to jest bardzo duże wsparcie, ale do tego dojdziemy. No i było tak, że właśnie ta była ważna, powiedziała, że ona nie może tylko właśnie w jeden dzień w Wigilię być ze mną. No i jeżeli zacznę wtedy rodzić, to po prostu przyślę kogoś innego, jakąś inną położną. No ale w Wigilii nie urodziłam, potem pierwszy, drugi dzień nie urodziłam, więc stwierdziłam, że na pewno dotrzymam do tego terminu porodu. No i słuchajcie, mój poród to był naprawdę dosłownie jak poród z filmu. Ja najbardziej nie chciałam rodzić w nocy, bo ja zawsze jestem w nocy taka zaspana i stwierdziłam, że ja nie będę miała siły, mi się nie będzie chciało rodzić. Ja chcę się wyspać i zawsze mówiłam do Igu, Igunia, tylko nie w nocy. No i słuchajcie, obudziłam się chyba typu 9:30, taka mega wyspana, wiecie, idę sobie rano do łazienki, chcę zrobić ciusiu, patrzę, a tu nagle zaczynają odchodzić mi wody. No i mówię, Łukasz, Łukasz, chyba rodzę, bo chyba coś się zaczyna dziać. Generalnie poród rozpoczęty poprzez odejście wód płodowych nie jest dobrze rozpoczętym porodem, a w moim przypadku jeszcze to było na niekorzyść z tego tytułu, że ja miałam dodatni GBS, czyli musiałam wziąć antybiotyk. No i zadzwoniłam tutaj mojej prywatnej położnej, ona mówi, że dobra, w takim razie zgłośmy się, zobaczmy się za 2 godziny w szpitalu na oddziale. No więc ja, ona mówi, wykąp się, przygotuj się, weź wszystkie rzeczy, dokumenty i widzimy się za 2 godziny. Więc tak zrobiłam, wykąpałam się, ubrałam się, pojechaliśmy. Słuchajcie, ja miałam takie nastawienie przez cały ten poród, że ale super, wszystko dobrze, tak na spokojnie, córeczko, dzisiaj się zobaczymy, ale się mama cieszy, nic się nie przejmie, wszystko dobrze i tak dalej. Wiecie, takie cały czas miałam myślenie. No i faktycznie weszłam sobie przyjechałam do szpitala, weszłam sobie do tego pokoju położnych, przyszedł lekarz, zbadali mnie, no faktycznie rozpoczął się ten poród, wody odchodzą, zrobili mi, co się mówi, Jezu, zapomniałam, KTG, leżę sobie, słuchajcie, w tej sali porodowej, no i wszystko dobrze. Po czym nagle przychodzi jedna kobieta, druga, trzecia, czwarta i wiecie, wszystkie nagle rodzą. I ta babeczka mówi, że kurczę, przez ostatni, nie wiem, tydzień nie było tutaj praktycznie nikogo. Przychodziła jedna kobieta na dzień. Dzisiaj tak nagle jest. Wszystkie sale są zajęte. Słuchajcie, ona mówi, że nie ma wolnej sali. Może jakaś faza księżyca. Tak, faza księżyca, ale serio. Tak, ten poród się zaczął 3 dni przed planowanym terminem, czyli 30 grudnia. No i słuchajcie, wszystko było generalnie dobrze, ja miałam też pozytywne nastawienie. No i ja tego nigdy nie opowiadałam, to jest historia. Nagle, słuchajcie, do tej sali wpada kobieta. W drugiej fazie porodu ona już ma praktycznie główkę na wierzchu, no nie? Wpada, to była zima i ona dosłownie, wiecie, rozwaliła te drzwi i ściąga kurtkę. Rodzę, rodzę, o Boże, jak boli! Bo tak krzyczała dziewczyny, że po prostu to cała moja manifestacja spokoju, wszystko poszło po prostu. Cały misterny plan też. Wiecie, to było tak przerażające. Ona się tak darła, jakby ją obdzierali ze skóry. Ja po prostu widząc ją, ja mówię, przecież mnie to czeka zaraz, no nie? Wiecie, ja byłam tak przerażona i on mi dosłownie tak, wiecie, na leżankę obok, zasłonił wszystko parawan. Lekarz patrzy, no zaraz już tu widać główkę, co robić? Przewozić ją czy nie przewozić, no nie? Ona zaraz urodzi, no nie? Wiecie, oni tacy byli w takiej rozterce, że sami nie wiedzieli, co oni mają robić. Który poród, jak się pani nazywa? Tutaj w międzyczasie jedna wypełnia taki, wiecie, taki po prostu był tam, takie zamieszanie, że ja dostałam prawie tam zawału, no nie? No i za chwilę w końcu, dobra, między skurczami przewozimy ją. Wsadzili ją na ten wózek inwalidzki, przewieźli ją w ogóle do tej sali porodowej, jeszcze nawet nie zdążyli zamknąć drzwi, więc ja praktycznie wszystko widziałam, no nie? Bo tak, oni mieli salę dosłownie na wprost jakby, no i dosłownie, nie wiem, może 15 minut i ona urodziła, no nie? I ja po prostu, słuchajcie, dostałam takiej palpitacji serca, że oni byli mi w stanie nawet pobrać krwi, bo ja dostałam takiego ciśnienia z nerwów, że spokojnie, spokojnie, ja mówię, że ja nie wiem, co tu się przed chwilą wydarzyło, ja byłam tak zestresowana, naprawdę, ja byłam tak zestresowana, że oni przez naprawdę kilka
oddać krwi, bo ja nie byłam taka w nerwach. No ale przywieźli mnie potem do tej sali faktycznie jakby porodowej już. No i to była ta godzina 12, mniej więcej około 14, może mnie przywieźli, może 13, przywieźli mnie do tej sali porodowej stricte, no i miałam czekać na skurcze. No i czekałam godzinę, dwie, trzy, cztery, nic się nie dzieje, nie dostałam tych skurczy, a wody cały czas jakby odchodziły w takiej dość dużej ilościach, dosłownie takiej, że jak ja chodziłam w sensie po tej sali sobie, to było tak mokro, że jak weszła po łoża, to się prawie poślizgnęła i mówi tak, co tutaj tak mokro? Oni w ogóle zapomnieli, że mi te wody odchodzą. No i dobra, no i przyszła faktycznie, no i mówi, że no tutaj lekarz decydował, że przez to, że mam ten dodatni GBS, nie ma skurczy, musimy wywoływać poród oksytocyną. Ja się zgodziłam na to, no i faktycznie zaraz mi podpięli, w ciągu 2 godzin dostałam skurczy na 4 cm rozwarcia. No i dla mnie przynajmniej najgorsze, bo to nie wiem, jak jest w przypadku takiego normalnego porodu, ale słyszałam, że tak jest właśnie przy oksytocynie, że ten skurcz jakby jest ciągły. Ja nie miałam takiej, wiecie, chwili wytchnienia, bo ja miałam takie poczucie, że ja bym dała radę przetrzymać te skurcze, tylko to dosłownie był taki jeden niekończący się skurcz. W takim sensie, że on jakby trwał, narastał, malał, że nie było jak... Ja wiedziałam, że to tak jest, bo ja też miałam oksytocynę. I teraz mi zdjęłaś ze mnie jakiś ciężar wielki, bo ale to jest nie do wytrzymania. Tak, to jest dosłownie naprawdę. Tak, że jakby to nie było aż tak silne, ten skurcz nie był aż taki mocny, tylko po prostu mnie męczył sam fakt, że to po prostu trwa ciągle, że nie ma tej sekundy wytchnienia. No i właśnie tam zaproponowano mi różne jakby opcje złagodzenia tego bólu, między innymi właśnie pod prysznicem, no ale wiecie, ja siedziałam pod tym prysznicem już godzinę, już czułam po prostu się jak taka, wiecie, wysuszona śliwka od tej wody i ja już mówię nie, tym bardziej jeszcze, że ta gorąca woda, ciepła woda, bardzo mnie tak, wiecie, osłabiała, no nie, że ja po prostu nie miałam siły, no ja już mówię, nie, już dosyć tego. Jakieś masaże, piłka, gaz rozweselający, to już dla mnie był dramat, bo po prostu czułam się, jakbym była nawalona, jakbym tak, wiecie, taki turbo melarz, że już masz taką korbę, helikopter, wiecie, że już ci się włącza to, a wiesz, a ja leżę na tej sali porodowej z takim brzucholem, że świata nie widzę i ja mówię, to jest chore, to jest porozmawiane, no nie, że jakby czujesz się, jakbyś była pijana w ciąży, no nie? No ja mówię, nie, proszę mi to zabrać. No i odpięli mi, to była godzina mniej więcej 16, nie, czekajcie, 18, jak miałam właśnie te 4 cm. No i ona mówi, że no to dobre, no to jak nic nie chcę, no to trudno, to muszę cierpieć. Nie żartuję. No i ja mówię, że ja chcę już przy tych 4 cm, już odpięli mi ten gaz, powiedziałam, że chcę znieczulenie. Bo miałam 4 cm rozdarcia, powiedzieli. Generalnie ja już też wcześniej powiedziałam, że będę chciała znieczulenie, więc oni już po prostu byli przygotowani, że jak ja tylko powiem, no to przychodzi anestezjolog, faktycznie przyszedł ten anestezjolog. No i bardzo szybko założyli mi się to znieczulenie w krew, bo wiem, że też w Polsce wiele kobiet boi się wziąć tego znieczulenia, że jest też bardzo dużo takich właśnie słów, że ludzie mówią, że, czy tam nie wiem, kto to właściwie mówi, ale mówią, że właśnie, że plecy bolą, że można mieć bardzo dużo skutków ubocznych, że jakby dla mnie, szczerze, ten ból głowy, który ja tam miałam, to wiesz, w porównaniu do tego, jak mnie bolały te skurcze, to jest pikuś, to jest nic. Faktycznie bolała mnie potem głowa może ze 2 dni, a to nie był taki ból głowy, że ja musiałam brać tabletkę nawet, dosłownie, wiecie, takie no pikuś powiedzmy, nie? No i bardzo szybko potem mi to znieczulenie. W międzyczasie Łukasz pojechał do domu po coś, ja nawet nie wiem po co on pojechał do tego domu, bo już tak, wiecie, byłam w takich emocjach, że szczerze, ja nawet tam cały czas jakby cały czas... Łukasz karmiony z kotleta. Tak, no, ja na to Łukasz, ale ja zapomniałam w ogóle, że on tam był w ogóle jeszcze, zanim się w ogóle, wiecie, zaczęły te skurcze, zanim mi podali jedną oksytocynę, to my tam siedzieliśmy w jakimś hotelu, my graliśmy sobie w karty, oglądaliśmy sobie jakieś, wiecie, filmiki na Netflixie, no my się tam nudziliśmy, no bo się nic nie działo, no nie? Dopiero jak już się zaczęły te skurcze i jakby wiedziałam, że coś się dzieje, że to się jakby już coraz bliżej może wydarzyć, no to coś tam faktycznie nie działo. No i jakby też było fajne to, że on był tam później przy mnie, bo jak już miałam tą oksytocynę, już wiecie, jak miałam tą drugą fazę porodu, no to miałam takie poczucie, że jest ktoś, kto jest tak w pełni świadomy tego, co się dzieje, bo ja miałam takie poczucie, że ja nie jestem w pełni świadoma, co się dzieje i że jakbym miała podjąć jakąś ważną decyzję w tym momencie, to myślę, że nie mogłabym nie działać logicznie, nie? Że jakby byłam tak jakby oszołomiona tym wszystkim, co się dzieje, że ja bym pewnie nie zrozumiała prostego zdania. W każdym razie, jak już mi podali tą oksytocynę, podali mi znieczulenie na tych 4 cm, bo po prostu bardzo mnie bolało. No i jak podali mi to znieczulenie, no to po prostu
żyć, nie umierać, leżałam sobie pod kocykiem i po prostu czekałam. I tylko patrzyłam sobie na ten monitorek i widziałam, jak te skurcze skaczą. I jak patrzyłam na to i widziałam, jakie to są silne skurcze, to ja mówię, ja to chyba padła po prostu. Ja bym nie dała rady. Więc jedyne, co właśnie miałam, jak miałam to zwieńczenie założone, to to, że było mi bardzo zimno. I oni mnie właśnie, wiecie, przykryli kołdrami, kocami i ja po prostu sobie czekałam tych 10 cm. No i na tej ostatecynie bardzo szybko dostałam 50, bo w przeciągu o 18 miałam 4 cm, o 22, czyli przez 4 godziny później, tak? 4? Miałam już 10 cm, czyli 6 godzin ogólnie na ostatecynie miałam już 10 cm, więc uważam, że to jest generalnie szybko. No i mniej więcej koło tej właśnie 22, po 22 oni powiedzieli, że jakby muszę już zjeść to znieczulenie, nie wiem dlaczego tak to działa w Polsce, że jakby oni na tej drugiej fazie porodu ściągają to znieczulenie. Jakby ja czułam, że mam te skurcze parte, bo czułam po prostu taki nacisk, jakbym chciała zrobić dwóje, wiecie, takie, że tak ci ciśnie, jakby idzie, nie? Więc ja wiedziałam, że to jest ten skurcz party, ale jakby ja trochę chciałam oszukać, nie? I wiecie, i ona widziała, że ja mam ten skurcz, nie? Bo ona jakby widzi to na tych swoich monitorkach. I ona mówi, co? Masz ten skurcz? A ja mówię, no, że takie małe, chyba nic nie czuję, wiecie, nie? I tak jeszcze na tym znieczuleniu przebolałam tak może z 20 minut, ale ona mówi, że no, coś to za wolno idzie, nie? Jak mi podrypali to znieczulenie, wiesz, jakby odcięli mi w ogóle to znieczulenie, a podłączyli, jakby wzmocnili to oksytocynę. No, i dosłownie w moment, chyba w, po prostu w 10 minut dostałam taki skurcz party, że ja nie wiedziałam, jak się nazywa. No i jeszcze było tak, że już, wiecie, było po 22. No i ona mówi, że jeszcze pamiętam, że w jakiej pozycji chce rozbić, bo ta generalnie położona była naprawdę super. Ona chciała, żebym ja w ogóle w jakiejś innej pozycji. Ona mówi, spróbuj może tak, bo ja mówię, na stojąco tutaj ten, nie? Ale to jest znieczulenie? Tak, bo ja miałam takie znieczulenie, w sensie, że ja... Sorry, bo tak przerwałam, ale i spoko mogłaś stać wszystko? Tak, bo ja miałam takie znieczulenie, które nie odcinało mnie jakby od pasa w dół. Tylko ono mi jakby odcinało skurcze. Ja wszystko mogłam chodzić, mogłam do toalety, wiecie, mogłam normalnie wszystko robić, mogłam jeść i tak dalej. No i tylko po prostu nie czułam skurczy. Tylko tyle, więc ja, dla mnie to była totalnie rewelacja. No i jak już dostałam tych skurczy partek, no to faktycznie ona na początku mówi, że może jakaś inna pozycja, może w takiej, tak będzie lepiej, szybciej. No ale jakby ja mówię, że chyba nie dam rady, ja w ogóle miałam taką wizję, że jak będę stała, to że dziecko wypadnie i się uderzy głową w podłogę, nie? Wiecie o co chodzi, tak mi się wydawało. No tak to widziałam, no nie? No więc ja wiedziałam, że chcę normalnie leżeć. Generalnie ona mi powiedziała, że ta taka klasyczna pozycja, czyli właśnie jak leżysz, to jest jakby taka najtrudniejsza dla kobiety pozycja. Jak już dostałam tych skurczy partek, to pamiętam, że ona mi mówi, że no to kiedy chcesz urodzić? Dzisiaj, czy jutro, czy 30, czy 31? No bo jakby ona stymulowała tą oksytocynę, więc mogła mi przyspieszyć. A ja mówię, pani, jak najszybciej, bo ja po prostu zaraz zejdę. No i jak już właśnie miałam tę partę, to miałam coś takiego, że jak dziecko już było w tym kanale rodnym, to bardzo uciskało mi na nerw tutaj właśnie w udzie i tak mi, słuchajcie, bolała noga, że ja nie mogłam się skupić w ogóle jakby na tym parciu i w ogóle na tym porodzie, bo tak strasznie zaczęła mnie boleć ta noga. Dosłownie, wiecie, ja rodzę, leżę tak i cały czas tak tą nogą, wiecie, tu w prawo, w lewo, nie tu się dziecko rodzi, a ja tu nogą wymachuję. No i wiecie, oni zaczęli, wiecie, jakieś mi okłady zimne robić, wiesz, masować mi tą nogę, no bo po prostu tak mnie uciskało, że już myślałam, że zejdę dosłownie. No i w końcu już, nie, minęło już 20-25 minut tego porodu. I ja mówię, że przykro mi, ja rezygnuję, proszę mnie zrobić na cesarskie cięcie. A ona mówi, nie ma tak, już dziecko jest w kanale rodnym, w tym momencie nie możemy już zrobić cesarskiego cięcia, a musi pani urodzić, więc ja już po prostu mam taka zrezygnowana, mówię, ja już nie wiem, co ja mam zrobić, już koniec, nie? Ona mówi, już przecież widać główkę, jeszcze tylko parę rezygnuję. Już zaraz się urodzi. Z jego challenge'u. Tak. I wiecie, też to było tak, że ona mówi, chce pani sobie dotknąć główkę? A ja mówię, ja mówię, obrzydlistwo! To się my dotykają! Ej, ale wiecie, to jest w sumie takie dziwne, wyobrażacie sobie, że widać tam tą główkę, wystaje jakby, nie? I to jest tak... O, hej! Będzie... To jest takie włochate, nie? Samo to było włochate, nie? No. I ona właśnie, jak wyszła, to ona mówi, że o, matko, jaka czarnulka, już od razu można robić, wiesz, warkocze, nie? A to taka blondi. Tak, a to teraz blondi. No, ale w każdym razie właśnie... Też pamiętam, że dość długo trwał ten moment, kiedy wyszła główka, ale jakby wiecie, pojawiła się jakby ta główeczka, ale jakby całkowicie jeszcze nie wyszła. I właśnie ten moment wyjścia tej główki jest taki właśnie długi, mam wrażenie, że to trwa jakby najdłużej. A potem ciało. Tak,
Ale tak jest, to jest dokładnie ten dźwięk. Tak, i później było tak, że to trwało mniej więcej ten właśnie, ta druga faza porodu trwa tak 45 minut. Ja teraz patrzę z perspektywy, to dla mnie to trwało jakieś 15 minut, bardzo szybko. W każdym razie, to nie wiem, czy jest długo, czy niedługo. W każdym razie w momencie, kiedy jakby ona już wyszła tak w całości, że wystrzeliła, to po prostu, słuchajcie, to ja w życiu nie czułam większej ulgi na świecie. Ja się czułam, jakby mnie ręka boska dotknęła. Jakby sobie pan chyba sobie przypomniał nagle. Naprawdę, to jest taka ulga, to jest idealne, że znika całe cierpienie tego świata. I po prostu, jeśli czujesz, jak, po prostu, jak nie wiem, wspaniale. Możesz wszystko, tak. I pamiętam właśnie też, że właśnie wyszło i tak chlusnęło, to było takie chlup. No i właśnie oni mi ją od razu tutaj chcieli właśnie dać jakby na pierś, tylko że okazało się, że mamy bardzo krótką pępowinę i nie da się mi jakby dać tutaj, więc położyli mi ją na brzuchu i pierwsze co było, to się zsikała tak jak Eddie. Naprawdę i leży właśnie tak i ja wiesz, i poczułam takie nagle takie ciepło, ktoś taką, wiecie, cieplutką wodę na mnie wylał, nie? I ja mówię, tak, Łukasz, ona się chyba zsikała, no nie? No i właśnie najlepsze było to, że właśnie to, że była taka krótka pępowina, ja też nie widziałam jej, bo ona leżała jakby zwrócona głową w tamtą stronę, no nie, bo tutaj miała pępowinę. No i ja mówię, Łukasz, zrób zdjęcie, bo ja nawet nie wiem, jak ona, wiesz, wygląda, no nie? A Łukasz, Boże, jest piękna, jest piękna! A ja mówię, pokaż, to jest ten, co nie był gotowy! No i oni się tam jeszcze pytają, czy chcę przeciąć pępowinę, bo ja też bardzo chciałam, żeby przecięli pępowinę w momencie, kiedy ona przestaje tętnić. To było właśnie dla mnie też bardzo ważne, żeby nie od razu. No dlatego, że tam właśnie z takich informacji, które dostałam na szkole rodzenia, no to właśnie, że dziecko jeszcze oddycha wychodząc z brzucha przez tą pępowinę, więc jakby to nie jest taki nagły jakby odpływ tlenu dla niego, tylko ono po prostu naturalnie zaczyna oddychać płucami, ale mając jeszcze jakby zapas tego tlenu z pępowiny. No więc ta pępowina jak przestała tętnić, oni ją dopiero odcięli. Zapytali się Łukasza, czy chce odciąć, powiedział, że nie. Oni mówią, no jak to nie? Pan jest tutaj, z tej sali portowej jest dziecko, jest pępowina, proszę odciąć. Dali mu te nożyczki, no to odciął. Ty Łukasz ma z niego to tak, wszystkiego. Łukasz, pięknie było, było tak, pięknie. Ale właśnie powiem wam, że Łukasz ma coś takiego, że on w bardzo takich właśnie stresujących momentach potrafi tak zachować zimną krew, no nie? Że on jest taki, że choćby, nie wiem, choćbyś leżała, byś, wiesz, pół byś była rozerwana, to wszystko jest dobrze, już jest pani doktor, na pewno zaraz będzie już dobrze, nie? Wiesz, on jest taki mega opanowany, no nie? Że wiesz, ja jestem taka panikara, że zaraz, o Boże, Boże, zaraz, wiesz, się wykrwali, zaraz umrze, nie? A on, nie, spokojnie, wszystko jest dobrze, leż, wiesz, no i właśnie, powiem wam, że to co wymaga... Co my policzymy Łukasza? Tak. Następny poród, no mamy rodzic z Łukaszem i sto. Ale właśnie odbiera do Łukasza, bo nie, tak, Tosia tutaj panuje na sytuację. Ja się czułam taka, że wszystko jest dobrze, bo wiesz, bo widziałam, że są ludzie, ale też widziałam, że jest on, który jakby w razie co podejmie też decyzję za mnie, bo ja po prostu nie byłam w stanie, jakby, serio, ja mam takie wrażenie, że w tej drugiej fazie porodu, jak jest właśnie, to są te skurcze parte, to na bank się wiedziała, jak jest taki, nie wiem, jakiś środek chemiczny, coś, że ty nie jesteś w stanie sobie nawet do końca tego przypomnieć, jakby, wiesz, jakby nie jesteś taka świadoma do końca, co się z tobą dzieje i jakby, nie miałam, mam takie poczucie, że jakby na przykład teraz nagle się coś wydarzyło i na przykład przewożą mnie na salę operacyjną czy coś, to ja bym nie wiedziała, co oni ze mną robią, wiesz, jakby cieszyłam się, że jest osoba świadoma, która jakby patrzy na to z boku i jakby widzi, co się dzieje też, w razie czego, żeby mogła mi na przykład opowiedzieć, albo jak się coś wydarzyło, to jest świadkiem na przykład, no więc, więc powiem wam, że to było super. No i co, przycięli tą pępowinę, wzięli ją tam później, właśnie jeden kanguru wam chwilę, potem wzięli ją właśnie tam na ważenie, takie przebrali ją i tak dalej, wytarli. I dali mi z powrotem i tam na tej sali poporodowej mogliśmy być 2 godziny, to też był właśnie ten czas, sami wiecie czego. I jakby Łukasz mógł być ze mną tylko te 2 godziny po porodzie, no i po porodzie już my się nie widzieliśmy dopiero jak wyszliśmy do domu. No i w ciągu tych 2 godzin, i oni jeszcze tak chwilę przed tym jak mnie przywieźli, pozwolili mi się jakby ogarnąć, czyli ja powiedziałam, że chcę sobie się umyć, bo byłam taka, wiecie, taka... tym wszystkim. Sika. No i poszłam szybciutko pod ten prysznic właśnie z Łukaszem, tam było siedzonko pod prysznicem, więc Łukasz mnie tylko tak wytarłam się, przebrałam się w koszulę, no i oni mnie wsadzili na wózek i przewieźli mnie na salę jakby poporodową. Teraz z perspektywy czasu jakbym miała coś zmienić, to chyba bym wolała mieć jedynkę, bo byłam z inną dziewczyną, no, która była taka
średnia, bym powiedziała, właśnie nie mój vibe totalnie i wiecie, jakby, no ja miałam trochę inne spojrzenie na macierzyństwo, ona inne, no i po prostu nie leżało mi się tam tak 100% komfortowo, więc myślę, że jakbym miała drugi raz zdecydować, to bym wolała jedynkę. Akurat w Tyszulianu było tak, że były albo jedynki, albo dwójki, ale że akurat było dużo porodów i wszystkie dziewczyny rodziły, to do jedynek dawali te mamy, które miały na przykład jakieś problemy. Albo ona miała, albo mama, albo dziecko, że na przykład, nie wiem, dziecko się czymś zaraziło, albo jakaś, nawet takie wiecie, jakie były typu opryszczka, jak ktoś miał. I no to już to wyklucza jakby, żeby być z kimś w pokoju i wtedy dawali do jedynek. Super opcja w sumie, że też Szpila takie miał rozwiązanie. A gdzie ty rodziłaś? Ja rodziłam w Rydygiera. I ja jestem totalnie bardzo zadowolona z tego szpitala, wrócę tam na pewno też drugi raz. Cały nowiutki oddział, bo to było akurat świeżo po remoncie tego szpitala, więc wszystko było naprawdę takie, że ja się czułam, jakbym rodziła gdzieś w jakimś prywatnym szpitalu dosłownie. Ja, jak szczerze, naprawdę jak weszłam tam, to ja się nie spodziewałam, że to tak wygląda. Ja myślałam, że teraz się rodzi tak, że idziesz i ja tak sobie to wyobrażam, naprawdę, ja nie wiedziałam, że masz salę porodową, gdzie już rodzisz i że po prostu są łóżka i leżą kobiety zasłonięte parawanem, które rodzą. Ja przysięgam, że ja tak myślałam, że tak to wygląda, naprawdę. A mama mówi, że kiedyś tak było. No, a po prostu, a nie jest, że tak, że ty masz osobny swój pokój, tak jakby, wiesz, ty rodzisz w swoim pokoju, masz łazienkę, masz piłkę, ja miałam basen jeszcze, łóżko regulowane. Basen? Więc, tak, ja miałam basen, słuchajcie. Nie chciałaś w basenie? Nie, właśnie. Ach. Antonina, w tym basenie. Tak. Ona, on tak, tak, i z delfinami tak. W domu. I też delfin, tak, i też to, co teraz było. Teraz delfinami już nie. To, co było super. To było też to, że tak, jakby to, że raz, że była cały czas tam położona przy mnie, czyli cały czas tego kontrolowała. I dwa, w momencie, kiedy dali mi znieczulenie od anestezjologa, to przychodziła tak jakby osobny taki, taka pielęgniarka, która jakby stricte tylko nadzorowała jakby przepływ tego znieczulenia. I ona była też cały czas. Ona siedziała sobie na krzesełku w kącie i po prostu się cały czas patrzyła. I ja mówię, no kurde, przerąbana babka ma, siedzi 6 godzin, nic się nie dzieje, nie, ja sobie leżę tam pod kołderką, nie. Ale faktycznie opieka była świetna i w tej ostatniej fazie porodu, właśnie jak ja rodziłam jeszcze, czyli w drugiej fazie przychodzi już lekarz, jakby, który nadzoruje cały ten poród, to ja tam miałam wrażenie, że tam było może 10 osób. Naprawdę tam jakby wiecie, mega, mega opieka, więc ja jestem bardzo zadowolona. No i co? No i później sobie leżeliśmy już 2 dni tylko na tej sali poporodowej, no i akurat na zapisali to było tak, że właśnie to było, nie pamiętam dlaczego, ale na zapisali w niedzielę rano, a w niedzielę nie robią wypisów. Ale chyba dlatego, że było dużo porodów, to po prostu już zwolnijcie miejsce kolejnej kobiecie. No także generalnie też ja mam super wspomnienie, jeżeli chodzi o poród. Ja też chyba miałam taką kartę przebiegu porodu. Takie 3 strony pytań typu, czy chce pani korzystać z naturalnych metod złagodzenia bólu, czy chce pani znieczulenie, czy chce pani coś tam, czy coś tam. No i generalnie też później sobie to analizowałam, że wszystko przebiegło tak właśnie, jak ja w tej karcie wypełniłam, więc bardzo się cieszyłam, że oni to wzięli pod uwagę, bo wiem, że też, że nie wszystkie szpitale biorą to pod uwagę, a u nas właśnie było tak, że naprawdę do wszystkiego się zastosowali, także no super wspominam pory, dlatego też nie boję się rodzić drugi raz. Koniec! Ale drugi raz mnie zaprosisz. Tak, właśnie powiem wam, że to by było fajne doświadczenie. Jeśli bym miała znieczulenie, to byśmy mogły nagrywać TikToki. No, tutaj teraz 10 centymetrów. Ale mam już pomysły, już wysłałam inspirację. Tak, ja już wysyłam. Szykujcie się na całą serię. Albo live z powodu, nie? No ja... Każdego. Wiecie, tak naprawdę w tej pierwszej fazie, jak jest znieczulenie założone, tak jak na przykład w moim przypadku, to naprawdę się nic nie dzieje. No to siedzisz i czekasz tego po prostu do tego rozwarcia, do tego, żeby dostać tych par tych skurczy. Więc ten czas, kiedy my byliśmy naprawdę od 12 do 22, kiedy ja dostałam tych par, no to tak naprawdę to, że ja miałam te skurcze na początku, to tak założyli mi znieczulenie, no to znowu się nic nie działo. W sensie ja nic nie czułam, więc leżałam, chodziłam sobie do toalety, patrzyłam, która godzina, co tam się dzieje na zewnątrz. No to sobie tak to wyglądało. No nie, to było też super, że też bardzo fajnie założyli mi to znieczulenie. Ja wiem, że się wiele kobiet boi. Też się bałam, bo to jest dosłownie igła podawana do kręgosłupa, no nie? Ale to też nie jest tak, że oni ci wbijają tą igłę na żywca, tylko najpierw robią znieczulenie miejscowe w tym miejscu, potem wkładają tą igłę, która jest, to jest taka wiecie, taka giętka, jak zakładam do nadzorona. Taka żyłka, dosłownie. I ja ją miałam tak po prostu tutaj włożoną i przewieszoną tutaj przez ramię, tutaj jakby gdzieś tam przyczepioną jeszcze. No i ja się pytam, że kiedy mi zdejmą to znieczulenie? Ona mówi, że jutro rano. I mówi,
jak ja mam spać z tym, wiecie, na plecach, no nie? Tak jakby, wiecie, z nocy stając. Ja już miałam czarne myśli. Ja tego w ogóle nie czułam, ja w ogóle o tym zapomniałam później. I faktycznie spałam z tym i one przychodzą rano i mówią, że przecież mam znieczulenie. A ja mówię, o, zapomniałam. Nie, wiecie, jakby wyciągnęła to po prostu totalnie bezboleśnie, jakby kompletnie. To jest tak cienkie, że to jest, ja nie potrafię na to pisać cienkości tej żyłki. No. Naprawdę, to jest takie cieniutkie, więc jakby nie ma się też kompletnie czego bać, bo ja wiem, że wiele kobiet do tego stopnia boi się tego znieczulenia, że nie są w stanie go wziąć, mimo że na przykład strasznie boli je poród, no nie, to nie wezmą go, bo się po prostu boją, no bo w Polsce tak jest, ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Jak, nawet jak chodziłam do ginekologa swojego, no to ja nie wiedziałam dokładnie, jak to jest z znieczuleniem, bo to jest tak, że oni mają też szpitale, że u nas nie ma tego znieczulenia, albo jest, nie wiem, jakoś płatne, czy coś tam. Generalnie to znieczulenie jest NFZ, ono przysługuje każdemu. Każdemu, kto poprosi, oni mają, powinni dać to znieczulenie. Więc ja też, jak chodziłam do ginekologa, jakoś jej zapytałam mojej lekarki, w którym szpitalu w Krakowie dostałam to znieczulenie. No i ona mi powiedziała, że ona pracuje w tym szpitalu i w tym szpitalu dają te znieczulenia. Więc wiedziałam, że po prostu już mi dadzą, tak. No bo byłam nastawiona, że chcę. Także jak macie jakieś pytania, napiszcie śmiało w komentarzach, ja odpowiem. No i to tyle i czekamy na poród Martyny. Bo wiem, że na to inne urodziłyśmy. Tak! Do zobaczenia! Ile rodziłam?